Hej, cześć! Siemano wam wszystkim, tutaj ja, The Romanek 100 i witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Star Wars The Old Republic Class of Jedi Knight. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku udało nam się ukończyć jeden z głównych wątków na Alderaan oraz także, z tego co pamiętam, uratowaliśmy mistrza Orgusa. No a w tym odcinku będziemy oczywiście kontynuować póki co wykonywanie misji głównych, ponieważ misji pobocznych żadnych w tym momencie niestety nie mamy. Niestety bądź niestety, zależy jak to woli. W każdym razie, ostatnio, z tego co pamiętam, pod koniec ostatniego odcinka dezaktywowaliśmy pierwszą stację zasilającą ten Death Mark. No i pozostały nam jeszcze bodajże 4, je póki co będziemy musieli dezaktywować. Oraz także dostaliśmy wiadomość przez holokomunikator od jednego z Sithów, szczerze nie pamiętam jak on się nazywał. No w każdym razie jest on tym, że tak powiem, głównym złym na tej planecie. I to jego będziemy musieli w przyszłości pokonać. W każdym razie, za chwilę pokonamy sobie tutaj naszych kolejnych przeciwników oraz pójdziemy do drugiej właśnie tej stacji zasilającej Deathmark. Tylko że niestety ona znajduje się po drugiej stronie, tak więc będziemy musieli tam oczywiście kawałek przejść. Nie powinno to zająć zbyt długo, chociaż przez kilka oddziałów wrogów będziemy musieli się niestety przedrzeć. No ale jest to jednak gra MMO i takie rzeczy są po prostu nieuniknione. W każdym razie, za chwilę powinno nam się udać ich pokonać, ale niestety jest mocno silni. Ja nie wiem dlaczego przez chwilę nie mógł mi go bić, no ale już wszystko działa. Tak więc dobra, podniesiemy sobie z nich coś jeszcze? Chyba nie, bo nic z nich nie wypadło. Trudno. Tak więc, tak jak mówię, idziemy na drugą stronę tego kompleksu i ta konsola jest tam, w samym praktycznie rogu. Tak więc będziemy musieli jeszcze tutaj pokonać bodajże 4 albo 3, o nie, nawet 5 przeciwników. No dobra, ale to, tak jak mówię, nie powinno być zwykłym wyzwaniem, ponieważ nasza postać jest już dosyć mocno wylevelowana i przeciwnicy na 28 levelu raczej dla naszej postaci nie stanowią zbytniego problemu. Poza tym mam jeszcze oczywiście Kira, która również ich tutaj całkiem nieźle jedzie. Użyjemy sobie ataku obszarowego. Albo mi się wydaje, albo mam delikatne lagi. Zobaczmy, jakie mam opóźnienie. 113 pingu, to jest trochę sporo. Ale to jest głównie spowodowane jest to tym, że mam po prostu internet przez Wi-Fi, a nie kablem, no. Ale niestety, w moich warunkach, no niestety nie wiem, jak tutaj sobie kabla podciągnąć. W każdym razie ponownie mamy jakąś wiadomość przez holokomunikator, tak więc odczytajmy ją. You're fine. Determined to spoil my fun, aren't you? Now I have to set up new power stations where you can't reach. At most, you've bought yourself a few hours. Proud of yourself? What you're doing is twisted, even for a Sith. I enjoy life's simple pleasures. Don't judge me. Okej, okay, dobra, tak więc udało nam się łączyć te stacje, wyłączyć te stacje zasilające. I chyba to było na tyle, ich nie było 4, tylko 2. Już mi się wydawało, że gdzieś tam było powiedziane, że są aż 4. No ale dobra, to jest mało ważne. W każdym razie w tym momencie widzę, musimy iść zdać raport dla naszego byłego mistrza, ponieważ on już rzeczywiście naszym mistrzem nie jest, bo my sami jesteśmy rycerzami Jedi. Tak więc nie mamy już mistrza. No w każdym razie będziemy właśnie musieli dla Orgusa Dina zdać raport z tego, co tutaj zrobiliśmy. No i właśnie, że tamta agentka, która była przy tym, jak został zabity bodajże Duke Organa, czy ktoś tam inny, w każdym razie ona była tak naprawdę szpiegiem Imperium. No i ją oczywiście będziemy musieli teraz znaleźć i zaprowadzić przed oblicze sprawiedliwości. Tu niestety wszedłem w przeciwniku. Trochę mi się nie podoba to, no ale trudno. Zawalczymy sobie z nimi. Nie jest ich tutaj jakoś mocno dużo. Trzymam jednego silniejszego, tak więc dłuższą chwilę będziemy musieli go tutaj trochę pomęczyć. Ale to też nie jest jakoś zbyt niedługo. Maksymalnie tam, nie wiem, 15 sekund czy coś. Widzę tak, że dostałem jakiegoś achievementa, fajnie. No i tak, jeszcze jedna mała rzecz, to znaczy pójdziemy, myślę, właśnie w tym momencie tutaj zrobić tą misję główną związaną z Alderaan, ponieważ teraz robiliśmy misje klasowe, to teraz znowu powrócimy do misji na Alderaan. Tym bardziej, że mamy właśnie tutaj jak gdyby nową część tego questa głównego.
Albo w sumie to jest w sumie chyba nawet oddzielny quest główny, no ale pomijając. W każdym razie jest on związany bezpośrednio z Alderaan, tak więc po prostu skupimy się właśnie na tym, żeby na tej planecie już zrobić wszystkie misje związane właśnie z tą planetą i dopiero później misje klasową, tak jak to zwykle robimy. Co ja tu mam zrobić? Czy ja to muszę na... nie, szczerze nie wiem jak to mam zrobić. Fajnie, bo jakbym się dowiedział, ale... no nie wiem, zobaczymy. Może ja to po prostu muszę na ciele użyć, to jest też bardzo prawdopodobne. Chociaż tak jak mówię, nie jestem tego pewien. No cóż, spróbujmy. Chwilę. No powiedzmy, że ciebie nie. Aha, is dead. Target is dead. Okej. Aha, dobra, już wiem co muszę zrobić, dobra. Tutaj mamy, jak widzicie, takich guardianów. I teraz tak, potrzebuję, żeby Kira nie szła na niego, ponieważ ja to muszę zrobić. Ja go muszę zaatakować i kiedy go troszeczkę osłabię, to wtedy będę musiał użyć tego czegoś. O, właśnie na przykład teraz. Proszę bardzo. Okej, okay, i trochę go tutaj zestunowaliśmy. Aha, no i on teraz chyba będzie za nami łaził, tak jest. I mamy na wykonanie tego questa 45 minut. Tak więc to oczywiście nie będzie problem, bo za chwilę go już oddamy. Ponieważ nawet nie musimy iść zbyt daleko, tylko może jeżeli bym zaczął iść w przeciwną stronę, to by było jednak troszeczkę szybciej. Tak myślę. No i co, oddamy go pod opiekę tej pani doktor, a następnie pewnie udamy się jeszcze zdać raport dla Orgusa i wtedy będziemy kontynuować nasze dalsze działania na Alderaan. A co to będzie, to już szczerze nie pamiętam, zobaczymy to w trakcie. Tak więc póki co musimy dojść do tego Worldport Dawal, Duaval, nie wiem jak to przeczytać szczerze. Wiadomo, czasami nazwy własne są trudne do wymówienia, szczególnie jeżeli nie są w ojczystym języku. Chociaż nie ukrywam, angielski znam bardzo dobrze, no ale... no niektórych rzeczy po prostu się nie tłumaczy i niektóre rzeczy też ciężkie do wymówienia. Chociaż w sumie to nie musi być po angielsku, to może być jakkolwiek inaczej zmyślone i po prostu wymowa może być trochę inna. W każdym razie, jesteśmy już w połowie drogi, nawet może trochę ponad w połowie drogi. I za chwilę już dojdziemy do tego posterunku, gdzie właśnie się znajdują ci ludzie, z którymi mamy pogadać i właśnie zrobić u nich questa. No nic, kliknijmy jeszcze na mapę, już jesteśmy, widzę, przed samym wejściem. Już tam w tle, gdzieś tam zaczyna się pomału renderować ten budynek. Wiem, że ogólnie tutaj render distance mam, podejrzewam, na low ustawiony, no ale niestety, żeby komfortowo grać w 30 klatkach, no to musiałem trochę zmniejszyć te ustawienia. Widzę tak, że mam tutaj jeden dostępny punkt w... tutaj to jest Combat Preferences i tutaj widzę, możemy sobie coś dać, jak więc zobaczmy. Okej, okay, czekajcie, ja to sobie muszę spokojnie poczytać. Też szczególnie, no nie wiem co tu jest. Dobra, chwilę, to jest które? Poczekajcie, chyba tego w ogóle nie używam. No dokładnie, więc to mi się raczej nie przyda. Okej. A to? To może być nawet fajne. O, to jest całkiem fajne. Dobra, myślę, że to sobie weźmiemy. To mi chyba po prostu będzie dawać jeden dodatkowy punkt fokusa. Przed każdą walką, tak mi się wydaje. Albo coś w tym stylu. W każdym razie to jest związanego z fokusem. Tak więc z chęcią to wezmę. No a w tym momencie już pogadamy właśnie z tą panią doktor i oddamy jej pod opiekę tego oto gościa. Tak więc pogadajmy z nią. Got one? Fantastic. Containment protocols, Enno. What have you done to us? We've strayed from the nest. Good. If he can talk, he can tell us why the Killiks are attacking, and how House Ulgo is controlling them. Listen to me. You're safe now. No one's gonna hurt you. We remember when we lived among you. Before joining the Kind, there was only isolation. I'm going to run some scans. Hey,
Tell us, why the aggression? Is Olgo supplying you? Scaring you? There is such pain now. The song of the universe is disrupted. The warriors are angry, and we swarm. I don't understand. You say there's pain? We feel the agony. Your species is responsible. We must swarm. There's a lot of neural activity. He is hurting. Must be his connection to the hive mind. Not sure why. Your people drag us to your pain factory beneath the mountains. You must be dissected and absorbed. Where are the Killix being taken? The tunnels. So close. We can sense them now. Enno, take him to a cell. When we come, you will join with us. We have our answer. Olgo is torturing Killix on our land, driving them against us. Take out the Olgo pain factory, and you free up almost all our troops. Suppose you're right. What's our next step? There's a cave system nearby. Olgo troop levels are high, and we've spotted Killix too. Place is a death trap. No one gets near it. It's got to be the pain factory. If you get inside, destroy the Olgo forces and contact me. Let's stop that swarm. Okej, tak więc dowiedzieliśmy się, że ci ludzie z rodu Olgo w jakiś sposób właśnie za pomocą zadawania Bolda tych Killix zmuszało ich do tego, żeby walczyć po ich stronie i będziemy musieli się ogólnie udać właśnie do tej fabryki bólu, jak to tutaj jest ładnie nazwane, i po prostu zaprzestać działań, żeby po prostu Killixi nie atakowali naszych tutaj jednostek. W każdym razie mamy tutaj jeszcze jedną misję bonusową związaną z eksploracją tej planety, tak więc ją sobie teraz na spokojnie przyjmiemy i najprawdopodobniej za chwilę również wykonamy. Chobot i kafstuan dile jihulo kuta. Unawa tuipi la liska. Chaskruni do pat kurira do kanki kung. There must be some way to save this man. Patoga wata kiko uba kiri wata buki donko. Che chopa kuma ni umpi but malia bedwana ni bobo. Piti do tenya go kaka jojo, da biska ku paliya. Allow me to do this. Chikos pa ini gudad iji liska chanagawa. Okej, dobra, tak więc widzę, będziemy musieli tutaj po prostu pokonać kilka Killix oraz zniszczyć ich jajka. Tak więc dobra, zrobimy to za chwilę, ale wpierw chciałem pogadać tutaj z mistrzem Orgusem, ale gdzie on jest? Aha, dobra, tutaj, czyli musimy wejść do środka, okej. Tak więc co, pogadajmy z nim, kontynuujemy misję główną, a pewnie za chwilę przejdziemy jeszcze właśnie do wykonania tej misji pobocznej. I deactivated the laser's power stations, but Darth Angrel's apprentice contacted me. Dozens of innocent people are targets of the death mark. We need to end this before he brings that laser back online. This is Win Organa, chief negotiator of the peace talks to end this war. Elena Hawk had free run of Organa Palace. Everyone there could be a target, including me. Well, I saw her surrender to the guards when Count Alder was assassinated. She never made it to her cell. The guards escorting her were found dead. However, my spies report a woman matching her description entered House Thule's compound. House Thule? They support the Empire. Yes, but Duke Thule openly advocates the peace process. I thought he was sincere. What if the Sith want to silence him? The last thing Darth Angrel wants is peace. If Duke Thule is killed by a Republic secret weapon, the peace process will never recover. Hate to say it, but our best bet is to storm in there and stop Elena. I'm ready to go when you are, Master. You're in charge of recovering the death mark from House Thule. I have my own mission. There's only a few places Angrel's apprentice could be operating from. We need to narrow down that list of candidates. I'll come with you, then we'll go to House Thule. Our destiny's part here, my friend. I'll contact you when I've found our enemy. I hope to hear from both of you when this threat is ended. Head for House Thule. May the Force be with you. Okej, dobra, tak więc zadaliśmy teraz zadanie znalezienie na Elaine Hark.
Widzę tak, że nie możemy za bardzo przyjąć tej nagrody. Zobaczmy sobie kwipunek. O ile będę w stanie trafić w literę i na klawiaturze. O właśnie. I tak, co byśmy tu mogli wyrzucić? To jest bardzo, bardzo dobre pytanie i niestety żadnych tych przedmiotów podejrzewam nie mam. No właśnie, co tu teraz wyrzucić? Bardzo dobre pytanie. I myślę, że użyjemy sobie tego, żeby dać się dla Kiry i wtedy zrobimy sobie miejsce. O właśnie, pięknie bardzo. No, weźmy sobie teraz spodnie, założymy je i proszę bardzo, mamy już trochę lepszy kwipunek. Tak więc bardzo fajnie. No i tak, zobaczmy sobie mapę. Ogólnie musimy udać się, widzę, gdzieś dalej, ale także no mam tutaj tą misję bonusową i nią się w tym momencie zajmiemy, ponieważ chciałbym te misje bonusowe, znaczy w sumie dodatkowe, czy tam poboczne, w sumie powinienem powiedzieć, robić sobie na bieżąco, żeby potem nie wracać, bo z doświadczenia już trochę wiem, że nie warto odpuszczać sobie tych misji pobocznych, bo potem już tak cię ciągnie do fabuły, że po prostu nie dasz rady ich potem robić i je zostawiasz, dlatego wolę najpierw przejść sobie misje poboczne, a dopiero później przechodzić misje główne. Ponieważ wtedy mam 100% pewność, że będzie mi się w miarę chciało je robić. Oczywiście ta misja poboczna nie jest jakoś bardzo spektakularna. No i polega tylko i wyłącznie na tym, żeby tutaj zabić paru przeciwników oraz zniszczyć tam jakieś obiekty. W tym wypadku akurat jajka tych Kilix. No ale czasami się trafia jakieś ciekawsze misje poboczne, no ale no niestety nie w tym wypadku. A szkoda, bo fajnie było, jakby było podobnie jak w Wiedźminie Trójce, gdzie każda misja poboczna jest naprawdę zajebista. Nie mówię, że wszystkie są, ale większość w Wiedźminie Trójce jest zdecydowanie dobra. Tak w sumie jeszcze by the way na marginesie dodam, że przechodzę po raz drugi Wiedźmina i to na najwyższym poziomie trudności. Bo oczywiście chcę wbić platynę i już teraz mi zostało tylko ukończenie gry na najwyższym poziomie trudności. Tak więc będę musiał to jeszcze zrobić. Kiedy to zrobię, będę miał platynę, co jest bardzo fajne, bo platynkę z chęcią do siebie przyjmę. W każdym razie, znajdujemy się już na terenie, gdzie urządzają taki leak. I tak, będziemy musieli sobie ich 20 pokonać oraz poniszczyć ich te jaja, te tak fioletowe. I dzięki temu będziemy mogli wykonać sobie tego questa pobocznego. Oczywiście chwilę nam to może zająć, ponieważ tutaj trochę jest mało przeciwników, bo widzę, ktoś już się z nimi po prostu rozprawił po drodze. Najprawdopodobniej był to właśnie ten, przepraszam was bardzo, Jedi. Niestety cały czas trafię na tych silniejszych przeciwników. Trochę mi to nie odpowiada, bo jednak jeżeli chodzi o misje, w których trzeba zabić większą ilość przeciwników, to jednak bym wolał, żeby oni byli słabsi, bo więcej słabszych przeciwników, aniżeli mniej mocnych. No ale to nic. Mamy tutaj, widzę, larwy Kilik, tak więc musimy je oczywiście zabić. No i za chwilę również, widzę, zniszczymy pierwsze jaja. Właśnie tych, no nie wiem, czy to można nazwać zwierząt, tych potworów, powiedzmy, czy tam tych kosmitów, może powinienem powiedzieć. Myślę, że kiedy zakończymy tego questa, zakończymy również odcinek, ponieważ będziemy mieli już idealny czas właśnie, żeby to zrobić. W każdym razie, na razie tak czy siak musimy się zająć tymi tutaj kilkami. Ciekawe, tutaj mam dwóch troszeczkę mocniejszych przeciwników, ale też nie jakoś bardzo mocnych i nie takich nie do pokonania. Chociaż muszę powiedzieć, że całkiem sporo obrażeń mi zadają, ale to dlatego, że Kira przez chwilę mnie nie leczyła. A teraz już, że tak powiem, wróciła do swoich obowiązków i już to robi. No, come on, gin szybciej, bo już chciałbym ruszyć dalej. Bo jeszcze wyjdzie na to, że mi nie starczy odcinka na zrobienie tego questa pobocznego. Bardzo chciałem go teraz wykonać, a oddać już go możemy oczywiście w następnym odcinku. Chociaż pewnie tego nie zrobimy, bo jeszcze będziemy chcieli zapewne wejść tutaj. Ponieważ widzę, że tutaj mamy misję główną, tak więc zdecydowanie będzie trzeba to zrobić. Tak więc myślę, że to jest właśnie plan na kolejny odcinek, to znaczy udanie się właśnie do tej jaskini. Ponieważ no mamy tam po prostu jakieś zadanie. Jakie? Które szczerze nie wiem i na razie może nie będę sprawdzał, a zostawimy sobie ten następny odcinek. A póki co, musimy jeszcze raz walić te jaja i za chwilę będziemy szukać kolejnych przeciwników. Niestety trochę ich się tutaj przyszedziło, co mnie trochę martwi. O ile wcześniej nie potrzebowałem z nimi walczyć, ich było dużo, to teraz jak potrzebuję z nimi walczyć, to niestety ich praktycznie nie ma. Trochę jest to przykre, nie powiem.
W każdym razie mam tutaj kolejne jaja i kolejne larwy. Tak więc larwy, zniszczmy sobie te jaja. A teraz zaatakujmy tych tutaj przeciwników, o ile będę mógł się wydostać pomiędzy tych wielkich gałęzi, tego wielkiego drzewa. Na szczęście mi się to udało. Pamiętam, że kiedyś ktoś mi pisał, że jest jakaś komenda bodajże na wydostanie się z miejsca, w którym się utknie przez przypadek. Szczerze nie pamiętam nawet pod którym odcinkiem to było, ale to było naprawdę bardzo, bardzo dawno temu. Jeszcze jak zaczynałem nagrywać tą serię. Tak więc no, nawet nie pamiętam jak ta komenda brzmiała, nie pamiętam kto to napisał. W każdym razie kiedyś taki komentarz dostałem właśnie, gdzie było, gdzie ktoś mi po prostu napisał, jak właśnie uciec z takimi, gdzie się blokujemy. Bo jak pamiętacie, w którymś z pierwszych odcinków zaklinowałem się pod mostem i no niestety nie mogłem przez to wyjść i po prostu wtedy użyłem szybkiej podróży po to, żeby się wydostać. Nie wiem dlaczego mam tak mało życia, no nie wiem, dobra, użyję sobie tego leczenia. Wow, jakie tutaj tak mało życia mam? Aż dziwne. Jezus Maria, Kira, czemu ty nic mnie nie leczysz? Gdzie ty w ogóle jesteś, kobieto? Jezus Maria, co to się stanęło? Dziwne. W ogóle Kira mnie nie leczyła, gdzieś tam pobiegła, w ogóle gdzie nie trzeba. Dziwne. W każdym razie widzę, że już nie musimy rozwalać tych jajek, a jedynie musimy pokonać tutaj jeszcze kilku przeciwników. Tak więc zrobimy to w tym momencie. A kiedy to zrobimy, no to będziemy już pomału kończyć odcinek, ponieważ za chwilę będzie idealny czas właśnie na to. Jeszcze będziemy musieli potem przeciwników kolejnych trzech pokonać i wtedy będziemy mogli już sobie stąd pójść. I myślę, że podejdziemy sobie pod to wejście do tej groty, czy też jaskini. I wtedy zakończymy sobie odcinek, a w kolejnym odcinku tą właśnie jaskinię / jamę zwiedzimy. Bardzo możliwe, że jest to również przejście do jakiejś innej lokacji, tylko właśnie takie chwilowo jest po prostu pod ziemią. No ale to zobaczymy jeszcze, tak jak mówię, w kolejnym odcinku. Potrzebuję jeszcze jednego przeciwnika, ale widzę tutaj takie grupki nie ma za bardzo, dlatego musimy niestety zadowolić się nieco większą grupką, dokładnie 4 przeciwników. Na szczęście niecyś bardzo mocni nie są, oraz także widzę, że chyba te larwy nie są zaliczane do tego questa i muszą być to koniecznie dorosłe osobniki właśnie tego gatunku. Tak więc tak czy siak musieliśmy tylko tego pokonać. No i bardzo fajnie. Tak więc ten quest został przez nas już wykonany. Tak jak mówię, podejdziemy sobie jeszcze pod tą grotę i wtedy zakończymy ten odcinek, ponieważ mamy już mniej więcej 23 minutę, może nawet trochę więcej, bo oczywiście tak jak zawsze powtarzam, dochodzi jeszcze intro, a także jeszcze dojdzie potem outro przez ten odcinek, tak czy jak się przedłuży. W każdym razie, widzę, że będziemy się chyba tutaj musieli, w sumie nie, chyba nie będziemy musieli się jednak przebijać przez kolejnych przeciwników. Tak więc za chwilę staniemy sobie tutaj w wejściu, nie będziemy jeszcze tej bariery przechodzić i w następnym odcinku to dopiero zrobimy. No ale oczywiście do tego czasu komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie, no i do kolejnych filmów. Na razie, no i cześć.